Warszawskie, jednak na jego miejsce powstało Królestwo Polskie pod Dawidem Carem. Car wielu Polakom obiecał, nawet wydał konstytucję, lecz cóż z tego, kiedy sam nie przestrzegał, a wszelkie polskie związki antycarskie zniadałem umowy. Pamiętasz, co stało się w 1830 roku? Oczywiście. Pamiętam także postać Rota Rupniewskiego, związanego pochodzeniem z Turkiem, który to w nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku wraz z kilkunastoma innymi powstańcami uczestniczył na ataku na warszawski Belweder, siedzibę wielkiego księcia Konstantego. To wydarzenie rozpoczęło zryw niepodległościowy Polaków, znany jako Powstanie Listopadowe. Wiecie, jak się skończyło? Niestety klęską. Wielu znakomitych Polaków musiało udać się na emigrację, wielu zesłano na styczniu 1863 roku. Powstanie styczniowe. Po raz kolejny Polacy podjęli próbę odzyskania niepodległości. No i niestety po raz kolejny zakończył niepowodzenie, gdyż naród polski nie potrafił się w pełni skonsolidować, nie wierzył całkowicie w możliwość zwycięstwa. Na lekcji historii pan opowiadał nam, jak po tym powstaniu car zakazał używania polskiego języka w szkołach. I nawet to się okazało po niemiecku zaborze pruskim, a po rosyjsku królestwie. Rosjanie i Niemcy wykupywali polską ziemię. Za byle przewinienie zdrowo karano więzieniem lub ciężkimi robotami na Syberii i Kaukazie. Zamykano polskie kościoły. Duch narodu Polaków jednak nie zginął, lecz wzmacniał się z roku na rok. Tak pięknie pisał tu Maria Konopnicka. Nie rzucił się z domu na szczur, nie dajmy poprzeć mowy polskim.